Cześć! Tym razem do testów otrzymaliśmy EcoBike Cargo. To jest taki rower dostawczy, którym możemy przewozić większe paczki, a ja postanowiłem sprawdzić go w jego naturalnym środowisku. Jestem pod restauracją Dinette we Wrocławiu, no i idę sprawdzić, czy mają dla mnie jakąś robotę, żebym mógł po prostu tym rowerem przewieźć towar i sprawdzić, jak on spisuje się w swoim naturalnym żywiole. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taki rower dostawczy i powiem szczerze, szukam jakiejś roboty, żeby móc coś komuś gdzieś przewieźć. Macie Państwo może dla mnie jakąś fuchę? Tak, mamy do przewiezienia koszy na pieczywo do drugiego lokalu. Może to być. Wygląda dobrze. Ja mam taką skrzynię 42 cm szerokości, a to ma chyba 40, tak z tego co kojarzę. Z tego co kojarzę to tak. No to lecimy. EcoBike Cargo to jest oczywiście rower elektryczny. Mamy tutaj silnik Ananda montowany centralnie o momencie obrotowym, maksymalnym momencie obrotowym 136 Nm. To jest naprawdę mocny motor. Do tego dwie baterie, które mają łączną pojemność ponad 1200 Wh. No i powiem szczerze, że taki rower dostawczy to jest bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które mieszkają w dużych miastach i potrzebują na przykład prywatnie takiego roweru na jakieś zakupy duże, albo jest to też fajne rozwiązanie dla mojego biznesu, który potrzebuje transportować między swoimi filiami czy jakimiś klientami na przykład towar. Dlatego, że ta trasa, którą teraz pokonuję, to tym rowerem zajmie mi jakieś 3 minuty, więc ja nawet specjalnie sobie tą trasę wydłużę, żeby móc wszystko o tym rowerze powiedzieć. A samochodem by to trwało na minimum 8 minut, myślę, kiedy nie ma korków, a w szczycie komunikacyjnym, czyli wtedy, kiedy się takie rzeczy właśnie rano robi, jakieś się wozi skrzynki, właśnie tak jak ja teraz wożę, no to ta trasa by mogła zająć nawet 15 minut w najgorszym wydaniu, więc naprawdę jest to fajny pomysł dla ludzi, którzy po prostu poruszają się po dużych miastach, no i zmagają się na co dzień z dużym ruchem, z korkami. To jest po prostu bardzo wygodne i zawsze, kiedy jeżdżę rowerami elektrycznymi, to mówię, że to jest przyszłość komunikacji w dużych miastach. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o ładowność tego roweru, to tutaj mamy dwa bagażniki, tylni i przedni. Do tyłu można włożyć maksymalnie 40 kg, do przodu 15, ale uwaga, maksymalne obciążenie roweru to jest 125 kg, czyli żeby móc wziąć maksa na bagażniki, no to trzeba ważyć 70 kg i to jest w pewnym sensie minus tego roweru. EcoBike Cargo to jest oczywiście rower elektryczny, który ma mocny silnik Ananda umieszczony centralnie o maksymalnym momencie obrotowym 136 Nm. Do tego dwie baterie, co daje oczywiście spory zasięg. Mamy tutaj łącznie ponad 1200 Wh, czyli naprawdę sporo. I tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć, że taką podstawową zaletą takiego roweru jest to, że on znacząco przyspiesza nam transport czegokolwiek w dużym mieście. Trasa, którą dzisiaj mam do pokonania, samochodem zajmuje około 8 minut.
A kiedy są korki, to nawet 15 czy 20 minut, no bo wiadomo, że takie operacje, kiedy właśnie przewożenie między lokalami jakichś rzeczy, to się odbywa wtedy, kiedy jest szczyt komunikacyjny. No i teraz, jeżeli ktoś potrzebuje takiego roweru, na przykład, żeby robić sobie prywatnie jakieś duże zakupy, przewozić jakieś paczki, albo właśnie mając jakiś taki biznes, który wozi towar między lokalami, a może do klientów, to jest bardzo fajne rozwiązanie i zawsze to powtarzam, kiedy mam jakieś rowery elektryczne, że to jest przyszłość dla mieszkańców czy osób właśnie prowadzących firmy w dużych miastach, bo to po prostu znacząco przyspiesza komunikację i daje taką pełną niezależność. I generalnie niezależnie od tego, czy mówimy o ekobajku, czy o innym rowerze, to bardzo, bardzo jakby ułatwia i przyspiesza takie działania, no bo niewątpliwie jeżdżenie po centrum miasta, no to jest coś, co zajmuje mnóstwo, mnóstwo czasu. Pewnie wielu z Was zapyta, dlaczego takie cargo, a nie taki typowy rower cargo ze skrzynią. No oczywiście rower ze skrzynią ma swoje zalety, ale ma też swoje wady, dlatego że kiedy mamy skrzynię, no to rower jest dużo szerszy, też dłuższy, cięższy, mniej poręczny, mniej zwinny. A to jest takie właśnie cargo, które jest znacznie mniejsze. Oczywiście przewieziemy nim mniej rzeczy, też mniejsze bagaże, ale jednocześnie ten rower nie jest jakiś specjalnie większy niż zwykły rower. On jest praktycznie tak samo długi, może minimalnie dłuższy i to też głównie, to właściwie tego nie odczujemy tak naprawdę. Jest nieco szerszy, ale tak naprawdę wciąż możemy go trzymać w jakimś małym pomieszczeniu. Wciąż da się z nim wejść do windy, kiedy go postawimy na tylne koło. I tak naprawdę jest to rower, który w jeździe, podczas jakiegoś tam przyciskania się między samochodami, między jakimiś, nie wiem, wąskimi przejazdami, to generalnie ten rower no niewiele odbiega od takiego klasycznego roweru i tym się mocno różni od takiego typowego cargo ze skrzynią, czyli weźmie mniejszy ładunek, ale na pewno jest bardziej zwinny i to jest jego duża zaleta, a to Wy sami musicie po prostu sobie powiedzieć, czy potrzebujecie takiego właśnie roweru typowego cargo dużego, czy może takiego, a może wystarczy Wam zwykły elektryk z dobrym bagażnikiem, to jest kwestia po prostu użytkownika. Jeżeli chodzi o jego możliwości, zwróćcie uwagę, że z tyłu jest bagażnik, który ma ogranicznik z boku. Tutaj maksymalnie wejdzie nam coś, co jest szerokie na 42 cm. A jeżeli chodzi o długość, to spokojnie nawet do metra możemy coś założyć. Warto oczywiście to sobie zabezpieczyć gumami, ale spokojnie można z czymś takim długim jeździć. Z przodu jest mniejszy bagażnik, on jest płaski, więc tutaj bardziej jakiś karton, coś tego typu wejdzie, na pewno nie takie duże skrzynie. Jeżeli chodzi o ładowność, 15 kg z przodu, 40 kg z tyłu, to jest max, 100% jakby zaleca, co pozwala. Też fajnie to jest wszystko tutaj spawane, bo ten bagażnik, ta podstawa pod ten bagażnik, ona jest dospawana do ramy, więc to wszystko jest bardzo wytrzymałe, ale maksymalne obciążenie tego roweru to jest tylko 125 kg, więc tak naprawdę tego maksa, jeżeli chodzi o ładowność, można wziąć wtedy, kiedy osoba, która tym rowerem jeździ, waży 70 kg. Ja akurat ważę 85, więc ja już musiałbym 15 kg z maksymalnego ładunku sobie odjąć. Jest to pewne ograniczenie i to jak zawsze mówię, każdy rower trzeba rozpatrywać indywidualnie i po prostu sobie powiedzieć, czy akurat ten model będzie dla Was odpowiedni. Jeżeli chodzi w ogóle o jazdę z ładunkiem, to zwróćcie uwagę, że tylne koło jest małe, ma tylko 20 cali, a przednie jest nieco większe, ma 24 cale, ale to jest dobre rozwiązanie, dlatego że dzięki temu zwróćcie uwagę, że raz, że mamy więcej miejsca na ten bagaż, a druga sprawa, że środek ciężkości jest niżej. Więc tak naprawdę, mimo że małe koła mają jakieś tam swoje wady, rower jest może taki bardziej nerwowy w prowadzeniu, powiedzielibyśmy, że mniej stabilny, ale nie jest to aż tak duży minus, żeby to właśnie wytykać, że to jest jakiś problem, bo ten bagaż jest osadzony nisko i po prostu dzięki temu ten rower się lepiej prowadzi, niż gdyby były duże koła, a cały ładunek był wysoko. I generalnie, jeżeli chodzi o jazdę tym rowerem, no to on się prowadzi bardzo wdzięcznie, nie jest jakiś specjalnie trudny w opanowaniu. Jeżeli ktoś jeździ normalnym rowerem i sobie radzi, tym też sobie spokojnie poradzi. Może delikatnie jakaś tam jest większa nerwowość, szczególnie na kierownicy odczuwalna. Na przykład ciężko jest w ogóle puścić kierownicę na tym rowerze, rower wtedy wpada w takie drgania, no ale to jest normalne, jeżeli jeździmy rowerem, który jest obładowany i tutaj jakby no nie jest to minus. Myślę, że każdy sobie z nim poradzi. Druga sprawa jest taka, że tym nie jeździmy szybko. Ja maksymalnie nim jeździłem 30 na godzinę, bo mniej więcej tyle można komfortowo jeździć przy takim wspomaganiu, jakie tutaj mamy. I tak naprawdę przy takiej prędkości czułem się w mieście bardzo, bardzo pewnie. A jeżeli chodzi jeszcze o takie kwestie wynikające z tego małego koła, to jest też to, że koło 20 cali daje nam inne przełożenie, dosyć miękkie przełożenie. I teraz mamy taką sytuację, że jakby na tych biegach, które tutaj zastosowano, czyli na tym blacie, który jest z przodu i tej kasecie, więcej jak 30, nawet nie chodzi już o wspomaganie, ale nawet o przełożenie nie pojedziecie, dlatego że macie wtedy już bardzo mocną kadencję, kiedy jedziemy 30 na godzinę. I jakby to jest koniec tego tematu kół. A teraz jeszcze bym chciał przejść do takiego ogólnego wyposażenia tego roweru.
Jeżeli chodzi o silnik, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest Ananda, która zresztą montowana jest w wielu innych modelach EcoBike'a i z tym silnikiem mieliśmy już do czynienia. To jest naprawdę mocny motor. Mamy tutaj 6 trybów wspomagania obsługiwanych z manetki pod lewą ręką. I tak naprawdę jadąc na pusto, kiedy nie mamy ładunku, kiedy dojeżdżamy na przykład czy do klienta, czy na zakupy, to spokojnie możemy jechać nawet w drugim, trzecim trybie i takie jeżdżenie 20 parę na godzinę wtedy jest komfortowe, wystarczające. Natomiast jeżeli na przykład dużo stajemy na światłach, na skrzyżowaniach i chcemy mieć tam taką moc przy ruszaniu, no to najlepszy będzie trzeci i czwarty tryb. Jeżeli chodzi o jazdę z załadowanym rowerem, no to tak naprawdę zostaje nam czwarty, piąty, szósty. To najmocniejsze, kiedy ten moment, maksymalny moment obrotowy jest wysoki i rzeczywiście czujemy tego kopa, ale tak jak powiedziałem, to jest mocny motor i tutaj jakby nie ma takiego problemu, że jego moc jest za niska do roweru, który jest ciężki, który jest załadowany i to jest bardzo fajne, tak? No bo po to jeździmy takim rowerem elektrycznym, żeby się nie męczyć, żeby spokojnie, bez wysiłku przewozić ciężki ładunek i jak najbardziej Ananda w EcoBike'u tą funkcję spełnia. Dodatkowo, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy dwie baterie, co przekłada się na większy zasięg, no i to wszystko sprawia, że po prostu to jest taki użytkowy, wygodny rower do wożenia większego ładunku po mieście na co dzień. Uzupełnieniem tego wyposażenia są hamulce hydrauliczne Shimano MT200, które absolutnie mają wystarczającą moc hamowania. Do tego dobre opony Schwalbe Big Ben Plus, które mają dużą szerokość i też dobrą odporność na przebicia. I generalnie na ten rower ma też błotniki, dzwonek, dobre oświetlenie, które jest zasilane z akumulatora. I to jakby wszystko sprawia, że ten rower jest kompletny, gotowy do jazdy, właściwie tak jak stoi tuż po wyjechaniu ze sklepu. Jego cena to 12 999 zł, czyli naprawdę jak na obecne rynkowe realia, nie jest to sprzęt drogi, a myślę, że może rozwiązać wiele problemów osób, które mieszkają bądź prowadzą firmy w dużych miastach i potrzebują regularnie wozić duże i ciężkie rzeczy. Na portalu Bike World jest też artykuł z testem tego roweru, więc gorąco Was do niego zapraszam. Tam poruszam więcej szczegółów technicznych dotyczących EcoBike'a Cargo, rzeczy, których nie powiedziałem w filmie. Link do tego artykułu znajduje się w opisie filmu. Wejdźcie sobie też na stronę www.rowery-elektryczne.pl. To jest strona internetowa EcoBike'a i tam znajdziecie więcej informacji od producenta. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górze, no i zostawcie też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.